Hej, siemano, siemaneczko, z tej strony Maciory i oczywiście kłaniam wam swą mordę po samą torbę, kochani, i witam was w takiej gierce tutaj, gierka online, za darmochę, jak wiadomo, możecie sobie w nią pograć, ściągnąć, nie, w sumie tego się nie ściąga, to się kurwa włącza, ogląda reklamy i gra, nazywa się Feed Us, czyli nakarm nas, a będziemy sobie tutaj pływać piranią i opierdalać ludzi, kochani, tak jest, dajemy nową grę. Będziemy wydupcać ludzi. Zaraz zobaczycie naszą główną bohaterkę, czyli piranie jest tu właśnie już na ekranie. Kurwa, gra jest głośna strasznie, ale dobra. Troszeczkę ją przyciszę. Dobra. No i widzicie, mamy tutaj taką piranię. Ona na razie jest taka malutka, goła, nic nie ma, parę ząbków. Ale mamy tu upgrade do niej, kochani. Tutaj na dole mamy krew, którą będziemy zdobywać. No i będziemy za tą właśnie krew upgrade'ować sobie tą rybę naszą piranię. Ale to zaraz zobaczycie sami w akcji. Na razie dajmy go. I płyńmy na pierwsze nasze żery, kochani. Mamy tutaj pierwszą miejscówę. Tak więc wbijamy się tam. Tu jest tip już na dzień dobry. Abyśmy zbierali właśnie krew, żeby móc wykupywać upgrade'y, kochani. Widzicie, jak ona jest tutaj mała. Malusieńka pirania, ale... Knura opierdolił, wierzcie mi. O proszę, już go jemy. Mam, wryj tego chujca. Łeb mu obierz. Machamy tu myszką, w sumie jak pojebani. I to cała filozofia tej gry. Czasem ona lepiej się zachowuje, gdy machamy tą myszką, czasem odpierdala tej rybie i żyje swoim życiem. Ale ogólnie nie jest ta gra jakaś trudna. Prawie 1,5 litra krwi żeśmy wywalili z tego knura tutaj, tak więc nieźle. No ale to nam jeszcze nie daje możliwości upgrade'owania, bo pokażę wam. Możemy to upgrade'ować ten grzebień. Możemy upgrade'ować sobie ogon, zęby, ogólny taki wygląd. A żeby upgrade'ować jej półę, czyli szczenę, no to potrzebujemy 3 litrów, tak więc na razie nic stąd nie weźmiemy. Dajemy z powrotem. No i idziemy dalej. Go. Już nam się pokazała druga miejscowa. I tutaj co widzicie w tym kółeczku, tą czwóreczkę, czyli musimy w tej planszy nazbierać 4 litry krwi, żeby nam się odblokowała następna i tyle. Jedziemy od razu. Tutaj dali znowu jakiegoś tipa, że uderzając w tą łódź powoduje to, że te knury wypadają z niej, ale my to już wiemy. Patrzcie, jak wiosłuje, jak szalony. Jeb, nie ma go. Dawaj. Patrzcie się, jak pływa, jaki kurwa Philip Phelps. Czy jak się tam nazywał ten pływak amerykański? Tu mamy dwóch. Damy radę? No płyń tam, płyń. Dobra. Musimy 4 litry aż tej krwi nazbierać. Coś słabiutko dzisiaj gryziesz mi to, rybo. Ja bym tą grę przeszedł sobie. No jedz go. Tak więc tylko wam pokazuję. Jaka pierdoła. Nie ma co nagrywać, kochani, ale za niedługo wychodzi gierka, na którą czekam. A jest to Uncharted. Ten samodzielny dodatek, do którego was już zapraszam teraz. Będę to nagrywał. Tak więc będzie fajnie. Nie udało nam się tych 4 litrów tutaj zrobić. Ale tak jak mówię, te sterowanie tą rybą tutaj trochę się pałeczkę. No ale to jest taka gierka, wiecie, to robią chyba se do zjebów te gry. Bo nie wiem, po co takie gry w ogóle są. Bo to chyba, żeby się pośmiać, pobawić troszeczkę i tyle. Ale dobra, teraz możemy sobie coś upgrade'ować. Mamy już przeszło 3 litry. Czyli weźmy tą szczenę tutaj dla niej. Tak, chcemy. Jep. Zobaczcie się, jak ona wygląda. Jak obcy. Dobra, dajemy wstecz. No i idziemy dalej na żery. Ale musimy tutaj, w tej drugiej planszy, te 4 litry musimy tutaj zdobyć z tych ludzi, co tu pływają. O, a tutaj aż 3 jest, fajnie. Dawaj wszystkich 3 tutaj. Ekstra.
gryź, kurwo. Patrzcie się na tych ludzi, ej. Jacy poobgryzani. Ale patrzcie się, jak to słabo ona gryzie, no. Do dupy. Dawaj go. Dobra. Czas nas nie puści, bo ona, kurwa, jak zwykle jakieś zachowanie ma dziwne, ta ryba. O, teraz dość fajnie. Jak machacie tutaj na jolo tym, kurwa, tą mychą. Jeszcze to może jak pogryziemy, to nam pozwoli przejść dalej. Jest, 4 litry mamy. Zajebiście. Ale możemy jeszcze więcej tej krwi sobie nazbierać. 5 litrów. Będziemy musieli pójść speeda, wiecie? Czyli zupgrade'ować jej ogonek. No i będzie dobrze. Dobra, już 3 sekundy. 5,4 litra mamy. No to co? Jedziemy z upgrade'em. Tak jak mówiłem, bierzemy ten ogon, żeby szybciej tutaj coś płynąć nią. Dawaj mi tutaj swim faster. Tak jest. Proszę, jak na murus ogonek od razu. Bang do tyłu. I dalej. Powinna być trzecia plansza, wiecie, odkryta. No i jest, jak widzicie. Teraz, żeby odsłonić następną, no to musimy 7 litrów zdobyć. Ale oczywiście to nie jest takie hop-siup, bo już zaczynają nam przeszkadzać tutaj rekiny w tej planszy. A w zasadzie to rekin, bo będzie tylko jeden. No i mamy tutaj takie większe statki, zobaczcie sami. Takiego statku nie jest łatwo rozbić. Tym bardziej, że ma silnik. A ta ryba wali w chuja i nie chce. O, uciekaj. No nie możemy się dać złapać mu. Bo nas normalnie pożre i jest tyle po zawodach. Patrzcie się, nie umie, kurde, ich wrzucić. Dobra, udało się. Siedem litrów, nie uda się tego zrobić. Nie ma bata. Co se tak wizdasz? Widzieliście atak z powietrza? Kurwa, gdzie ty płyniesz? Rybo, wróć się tu. No, rekin. Wow, ale kurde, się udało. Dobra, chuja żeśmy zrobili tutaj w tej planszy. Ja zrobiłem. Chuja. Skaleczyłem to, ale jakoś te, kurwa, tutaj nią to żerowanie. Dziwne to jest. Tą myszką ruszam jak głupi. A ona, widzicie, wyskoczy z tej wody, leci gdzieś jak latawiec. Ale to jest zabawa. 4 litry. Co możemy zupgrade'ować? O, weźmiemy je ten grzebień, wiecie? Grzebień, to tą płetwę grzbietową. Bo to nam daje, gdy uderzymy w łódź, no to jest większe uderzenie i szybciej rozdupcymy tą łódkę po prostu. I te knury szybciej spadną do wody, przez co my będziemy mogli szybciej opierdolić do kostuchy i tyle. Dobra, więcej nic nie zrobimy. No ale już zobaczcie, jak wygląda, co? Lecimy z tematem dalej. No, musimy tutaj jeszcze pokwitnąć w tej planszy. Chodź tu, kurwa, dawaj. O, i na silnik też musimy uważać, bo nas może dojebać. Dobra, ominimy tego rekina. Dawać ich. Uda się nam? No, jest, wpadli, ale zajebiście. Teraz patrzcie na to. Ale mamy, kurwa, wyżerkę, co? Normalnie nie widzę tej piranii, kurwa. Jeszcze tych dwóch, dawaj ich. Jaka czerwona się zrobiła. W jakimś, kurwa, szoku jest, co? No i płynie jebaka, dobra. Ale my sobie tutaj jeszcze poobgryzamy trochę. Dobra, mijaj. Fajnie, udało się. Muzyczka ucichła. 6 litrów, żeby uzbierać, to byśmy sobie nową szczenę zrobili, wiecie? Kurwa, gryź ich, proszę cię, rybo, nie wyskakuj mi tak. Czemu ona jest taka czerwona, co? Zgryzła się pewnie w jelita, albo w dupsko. Jest, mamy 6 litrów. 7 zrobimy. No, może się uda. Jest, mamy 7 litrów, kochani, możemy iść już do następnego etapu. Ale jeszcze tutaj
pogryźmy co nieco. Dawaj, 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 dawaj. Macie się, jeszcze ugryzła, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Prawie 8 litrów, kurwa, ale jaja. Upgrade'ujemy, upgrade'ujemy i od razu szczenę, wiecie? Bo to jest chyba najważniejsze tutaj, żeby szybciej, kurwa, maciorować to wszystko. Dawaj szczenę. Bęk, teraz mamy jedną pułę, ale zobaczcie za to z jakimi długimi zębiskami. Lecimy dalej. Lecimy do czwartej planszy. Halo. Dawaj mnie tą planszę tutaj szybko. Kurwa, chuja, nie ma czwartej planszy jeszcze. Czemu zrobiłem 7 litrów gro? O co tu chodzi? No dobra, no nic. Kurwa, cieszyłem się jak głupi. Ale zaraz to zrobimy, kochani. Spokojna wasza. No, jeszcze kurde, te uderzenia mamy słabiutkie, wam powiem. Oczywiście musisz tu płynąć. Uciekaj, uciekaj. O kurde, ten silnik widzieliście? Dostałem w łeb trochę. No gryź go, czemu go nie gryzie? Patrzcie się. Ale już zdecydowanie szybciej ona ich napieprza. Tamtych nas prąd zniósł, albo odpłynęli gnoje. I chuj, ryba nam znikła. Jest tutaj. No szalone, szalone to jest. Dawaj, dawaj. Patrzcie się, ile ich tu jest? 5? Ale kurwa, ona gdzieś leci na boki. Gówno, gówno. Spaliliśmy tą planszę, jeszcze by nas rekin teraz zjadł. No nic. O, no, bo nas zabije ten motor jeszcze. Żeby chociaż 6 litrów, wiecie, uzyskać, to byśmy jakiś upgrade mieli. Dobra, jest, udało się. Kurwa, żyj go do kości, zobaczcie to tylko. Wszystko mu zeżryj, kurwa, dawaj, tą też. No. Nie chcę w prawo płynąć i chuj. Kurwa, mać, uciekaj, uciekaj, bo nas rekin zje. No patrzcie się, jest, przeszło 7 litrów, nie? To powinno nas dopuścić do następnej planszy. Zobaczymy. A może po prostu nie mogę upgrade'ować? Nie wiem. Dobra, jebać na to, ale ja sobie upgrade'nę coś. Na pewno nie możemy upgrade'nąć jej tej szczęki, ale możemy znowu iść w szybkość. A może pójdźmy w to, co? Bang. I wyglądzik nam się zmienił. Dobra. Go. Dalej. Na żer. Karmimy piranie, kochani. Karmimy ją. Jest tu jeszcze jeden fajny upgrade, który wam chcę pokazać. Ale musimy najpierw tutaj podziałać, żeby przejść dalej. I będziemy dalej w tej... No patrzcie się, co ta ryba robi. Dobra, żryj ich. Wiecie, im dalej jesteśmy, tym więcej tych ludzi nam wpada do tej wody. Tym szybciej możemy nadupczyć tej krwi sobie i tyle. Ale ta ryba nie współpracuje dzisiaj ze mną, ni chuja. Żyje swoim życiem. Dawaj ich tu. O, silnik. Żryj, 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 żryj. Tutaj tą. Dawaj, dawaj, kurwa, żryj. Chuja mu wygryzła. Patrzcie się, jaki brzuchacz. Dobra, rekin. Patrzcie się, opierdoli nas ten rekin. Wow, kurwa, ale było blisko. Ale było blisko. Zryj, zryj, zryj te ludki. 9 litrów mamy, kochani, 9 litrów. Zaraz idziemy po następną szczenę. Dawaj go, dawaj, 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 dawaj. Tu, tu, o, pięknie, aż do kości, calutki, już nic więcej z niego nie uzyskamy. 12 litrów. No to już sobie coś, kurde, zabrydujemy znowu fajnego. Czekamy, aż się to zakończy. No i dobra. Idziemy po upgrade. No i co? Szczena, jasne, że szczena. Dawaj mnie tą szczenę.
Bęk, patrzcie na to, kurwa, jak ona wygląda. Jakbym taką rybę zobaczył pod wodą, to wydupiam normalnie. Tylko by, kurwa, kurz w tej wodzie za mną leciał. Kurwa, wodzie, nie? Tak bym spierdalał szybko. Dobra. Co my ci jeszcze możemy tutaj wdupić? Możemy ci zrobić szybkość? Nie, bo to musi mieć 6 litrów. Ale zobaczcie, pokażę wam coś. Możemy sobie wziąć, kurde, kompanów. 1,5 litra za jednego ziomala, czyli 3 litry. Będziemy mieć dwie piranie dodatkowe, które będą pływać z nami. Zaraz sami zobaczycie. Do tyłu. Go. I widzicie, mamy następny etap. Lecimy, lecimy. Bęk. Nie ma śpiewania, do wody. Zapraszam, kurwa, do zabawy. Czekamy. Dobra. Ten rekin może nam opierdolić te nasze małe piranie. Tak samo nas może zjeść. No ale z tą szczeną to zobaczcie, co my z nimi robimy już teraz. Zapraszam panią. Dzień dobry, kurwa. No. O pierdole. Jezus Maria. Ale jajka, kurwa. Dobra. Jebaka płynie. Na dół, na dół. Dawaj mi ich. Nie chciałem tego zrobić, ale dobra. Kurwa, patrzcie się, co ona robi. Dobra. Już się nie uda, wiecie? Nie zrzucimy ich. Dobra, nie ma szans. Dawaj mi tych. Chociaż trochę krwi jeszcze zjem. Znaczy zjem, zdobędę. Dobra, płynie ten gnój. Na dół. I zdążymy? A, jeszcze jedną chyba zjemy, wiecie? Chyba, że odpłynie. Nie, uciekła. Odpłynęła nam. Lipa. Ale dobra, myślę, że zupgrade'ujemy jeszcze raz rybę. Pykniemy jeszcze raz tą planszę i to tyle na ten odcinek będzie. Tylko kurwa muzyka, co? Rasowa. Muza im wyszła, wam powiem. Dobra, dawaj mnie upgrade. Żeby szczenę i zrobić nową, ile potrzeba? 12 litrów akurat. Ale wiecie, co my musimy wziąć? Tą kurwa grzbiecinę, żeby ona, wiecie, miała pierdolnięcie w tą łódź. Bo bijemy, bijemy, a te knury nie chcą spaść nam do tej wody. To wiecie co? Biorę grzywacza. 6 litrów. Dawaj. Zajebiście. I dokupimy sobie tych małych rybek. A weźmy, kurde, za wszystko. A tyle to nie mamy. Możemy wziąć tak. O. 4 rybki dodatkowe. No i nic więcej tutaj nie podziałamy. Idziemy dalej. Patrzcie, ile już nas będzie, kurde. A zobaczcie się, mamy 5. planszę. Dawaj to. Nie wiem, co tu kurwa było napisane, że nie wiem, ta woda wolniej płynie tu na dole. Ale nam opierdoliła już 2 rybki, co? Jest, udało się, ale kurde, mało tych ludzi tu wpadło. Ale patrzcie się na to. Jaki kurwa terror. Tak, kurwa. Zachciało ci się kurwa polskiego morza? To jest zalew rybnicki, tam ponoć piranie pływają. O, rekin nas zje na koniec? Nie. Dobra, uciekłem, bo w ten motor byśmy uderzyli. Patrzcie się, widzicie? Już ten rekin teraz nie płynie tak jednym torem, tylko sobie zmienia słaniaczek. Tak też ich można zrzucić. Dawaj, 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 szybko, szybko, szybko. No i ucieczka, ucieczka. Patrzcie się, znowu nam zjadł jedno, chyba. Mamy 5. Tu u góry widać, ile mamy tych rybek. No, tak sobie gwizdasz. Kurwa, nie udało się. Ale jej się picło. No niestety.
Ale tu jeszcze tego knura objemy. Panie rekin, wypad. Raz uderzy w tą łódź, a jebnie od razu dwóch, a raz widzieliście sami zresztą. Dawaj knura, jemy go. Tutaj może rekin mnie zaskoczyć zaraz, chociaż nie, bo już jest koniec, widzę. 11 litrów nam się udało zdobyć. Gdzie te ryby popłynęły? Nie mam pojęcia. Dobra, koniec. Sami widzicie to, co za gra. Ona jest bardzo krótka, to chyba jest 6 tych poziomów. Ale nie będę wam pokazywał tego wszystkiego. Tu oczywiście możecie sobie znowu upgrade'nąć tą rybę. Można iść speeda, można iść znowu w szczenę, ale na szczenę nam niestety nie wystarczy. Tak więc jak chcecie jakąś grę o rybach pograć, kurwa, macie piranie. Na 40 minut wam wystarczy zabawy, tak więc polecam, kurwa, grajcie sobie w takie gierki. Ja się zabieram, żegnam się z wami trzema po same jajo konami standardowo. Życzę wam miłej reszty dnia, trzymajcie się i do zobaczenia. Hej, hej!